Alleluja. Ksiądz Arkadiusz Rakoczy, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie. Kochani, Maryja w swoim życiu wiele pielgrzymowała. Jako dziewczynka prawdopodobnie była przeniesiona do świątyni jerozolimskiej. Wędrowała do świętej Elżbiety, by jej pomóc, kiedy ta była w stanie błogosławionym. Wędrowała do Betlejem razem ze świętym Józefem, by dać się zapisać chwilę przed narodzinami Jezusa. Wędrowali później również do Egiptu, uciekając przed Herodem, a kiedy Jezus miał 12 lat, ewangelista Łukasz zapisał, że pielgrzymowali również do Jerozolimy. Aż po tą ostatnią, najtrudniejszą chyba pielgrzymkę Maryi, kiedy towarzyszyła Jezusowi w drodze na krzyż ku zbawieniu ludzi. Różne drogi Maryi. I zapraszam was, byście do niej przyszli, by ta pielgrzymka rowerowa, którą podejmujecie, była przez to jakimś włączeniem się w jej pielgrzymowanie przez życie, w jej odkrywanie Jezusa także w drodze, także kiedy jej towarzyszył, a w zasadzie ona jemu w tych różnych pielgrzymkach, które podejmowała. Maryja jest dla nas najdoskonalszym wzorem nowego człowieka, oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego Słowu, Jego dziełu. Dlatego się jej oddajemy, dlatego z nią w różańcu rozważamy tajemnicę zbawienia, dlatego chcemy ją naśladować. Niech ta pielgrzymka do sanktuarium, niech ta obecność w sanktuarium pomoże wam odkryć rolę Maryi, rolę jej przykładu w naszym codziennym życiu. Zapraszam.